Witam bardzo serdecznie z tej strony VS Bandy Świstaka. Ze mną Lasu Cheeta na pierwszej konferencji drugiej części Prime MMA, czyli Kosmos. Teraz wylatujemy w Kosmos. Tak, witam cię bardzo serdecznie. Słuchaj, po tym, co się stało już wcześniej na panelach, jak ty oceniasz to, co się dzieje na konferencji w ogóle? Tutaj? Tak. Na Prime'ie? Tak. Nie wiem, w sensie nuda jest. W sensie ja widziałam, że ktoś komuś liścia wyjebał, ale nie wiem. Tak lepsze było gdzie indziej w sumie konferencje. Mogli poddymić bardziej, mogli się kłócić, kurde, o jakieś fajne rzeczy. A nie. Czyli uważasz się za osobę, która woli bardziej takie, lekko bym powiedział, patodymy niż taką kulturkę, którą proponują teraz naczelne federacje, bo i inne federacje oprócz Prime'a próbują się, wiesz, dopasować do tego, żeby było bardziej family friendly niż taka zadyma, gdzie latają szklanki, butelki w ludzi. No właśnie, wiem, dlatego niby Prime ma patologiczną opinię, ale dla mnie, no, jakby każdy ogląda kontrowersje, każdego to interesuje, ja się wybijam tylko poprzez kontrowersje, więc no kontrowersje jest najciekawsza. Jak to się dzieje, no. No właśnie, na temat kontrowersji chciałbym cię zapytać o obóz Team X, bo z tego, co się dowiedziałem, zostałaś z niego wyrzucona i chciałbym wiedzieć, czemu cię w ogóle stamtąd wyrzucili. No bo agencja miała, kurwa, żal dupy, że się wybiłam tam na tym obozie i że o mnie zaczęli pisać tam, coś o mnie, o tym, co się dzieje tak naprawdę. Pisali na pomponiku, na pudelku i tak dalej, o tym, co w ogóle tam agencja robiła, że grozili, że wywalą nas za nic. I się tam wybiłam na tym obozie, potem live'y robiłam, live'y, grozili mi, kurde, w e-mailach pisali mi maile, grozili mi, ale to wszystko wstałam do zebo i sprawa była załatwiona i zniszczyłam ich. Okej. Widzę tutaj, że jesteś osobą bardzo pewną siebie przede wszystkim. Jeśli chodzi jeszcze o obóz Teamu X, słuchaj, przybliżając naszym widzom, na jakich elementach konkretnie ty się wybiłaś, jeśli chodzi o obóz Teamu X? Chciałbym, żebyś to przybliżyła. Mamacita, gorąca Afryka! Mamacita! Julka chyba chce się przyłączyć. Dzień dobry, ja przyszłam, bo zaczęłam moją kochaną Sarę, którą puściłam tutaj na wywiad. Pozdrawiam, jest u mnie teraz na 4 dni. No, jestem na 4 dni. Jest bardzo. No, bardzo. Mega wychowanie jest! No, wychowuję mi Julka mnie się mną opiekuje, bo to jest, kurde, moja przepsi. No. Dokładnie. A jakie było pytanie? Pytanie było takie, właśnie, na jakich kontrowersjach związanych z obozem Teamu X ty się wybiłaś? No, przez to, że tam mówiłam, co się tak naprawdę działo na tym obozie Teamu X. Byłam na pierwszym turnusie, tam gdzie było najwięcej tam rzeczy różnych, śmiesznych i niefajnych. No i wybiłam się przez ten obóz Teamu X, potem jakieś dramy, potem ludzie mi robili dramy, no i tak jakoś wyszło, nie, że się wybiłam. Słuchaj, biłaś się na Pink MMA, gdzie też rzekomo słyszałem, że miałeś jakiś problem związany z tą federacją. O co tam poszło? No ogólnie walczyłam z taką Olą, z którą się już pogodziłam, pozdrawiam ją. Wygrałam walkę w drugiej rundzie. I co? No tak, pokłóciliśmy się ogólnie, bo ja byłam ze swoim chłopakiem, Ratikosem, ale ona mi go odbiła, więc no... Poszliśmy się bić i tyle. A i to była walka jakby o niego, ja wygrałam go. No. Właśnie, bo wy wczoraj rozmawiałyście na ten temat na live game'ie i z tego, co sobie przypominam, to było tak, że... Czekaj, czy chcę być pewien, czy dobrze powiem, więc teraz możesz zweryfikować moje słowa. To było tak, że ona ci go odbiła i potem z tego, co pamiętam, cytując ciebie chyba, wy... Stwierdziłaś, że w klatce biłyście się o niego. Czy mam rację? No tak było, w sensie ona powiedziała, że się bije o to, która jest bardziej zjebana. Ale ja nie wiem sama, ja się biłam o niego i jakby on do mnie wrócił, jak ja wygrałam tą walkę, co nie? No. Czyli jesteś w stanie stwierdzić, że to była pierwsza walka w polskich freak fightach, w której ktoś bił się o chłopaka w oktagonie? Tak, chyba tak, no. Okej. Chłopak do ciebie wrócił, mam nadzieję, że wam się dobrze układa po tej walce. Tak, jesteśmy razem. Chłopak czuł się po tym, wiesz, tak jakby... Czy uważasz, że twój chłopak mógł się czuć taką nagrodą po tej walce? Bo jednak był takim elementem przetargowym w tym pojedynku. No, czuł się nagrodą. Sam walczył, ale on przegrał. Walczyliśmy na tej samej federacji i no... No czuł się dobrze, nie? Chyba, że ktoś się o niego bije, że ludzie są nimi zainteresowani, co nie? No. Czyli rozumiem, on przegrał, ty wygrałaś. Czy czujesz jakąś taką nutkę dominacji nad partnerem związaną z tym? Tak, to ja dominuję, rządzę i tyle. Czyli ty nosisz spodnie w tym związku? Tak.
Pozdrawiamy bardzo serdecznie chłopaka La Suchity. No, tam razie... siedzi. Tam siedzi. W takim razie bardzo serdecznie pozdrawiamy. Słuchaj, ja mam do ciebie pytanie. Jeśli chodzi o twoje przygotowywanie do Freak Fightów, kiedy ty rozpoczęłaś swoją historię sportową tak naprawdę? No, jak dowiedziałam się o walce, trenowałam 3 tygodnie, 2 razy dziennie. Bardzo trenowałam, przygotowałam się do treningów, no i wygrałam, nie? A Ola z tego co ja wiem, to się w ogóle nie przygotowała do treningów. Okej, czyli rozumiem, że tak naprawdę gdybyś się nie dowiedziała o walce wcześniej, to ty wcześniej nie miałaś w ogóle kontaktu z sportami walki. Nie miałam kontaktu ze sportami walki, z innymi miałam sportami, ale sportami walki nie miałam. To co ćwiczyłaś? Pływanie, gimnastykę, kajakarstwo, chodziłam do klasy kajakarskiej. Na pływackiej też chodziłam klasy, więc fajnie. No. Okej. No. Słuchaj, w momencie, w którym znajdujemy się teraz na Prime, czy ty widziałabyś się w oktagonie na tak, w tak dużej organizacji? Zależy z kim. A masz jakąś taką, wiesz, dziewczynę, która w twoich oczach może być twoim wrogiem aktualnie, masz ją na celowniku? Chyba raczej nie. Na razie jest planowana walka z Lady Madeleine, ale to w innej federacji, First Universe. A tutaj jeszcze nie wiem, może kiedyś? Może kiedyś. Oczywiście, słuchaj, nie wiem. Ja bym cię chciał spytać też o to, bo rozumiem, że w tamtym momencie, skoro to był twój debiut w sportach walki, jak ty wspominasz moment wyjścia do oktagonu, bo bardzo dużo zawodników mówi, że to jest taka presja, stres i ciśnienie, że oni nie pamiętają tego momentu, w którym tam weszli. A jak ty to odczuwałeś, czy czułaś presję związaną z tym, że tam była publiczność dookoła, że byli ludzie? Jakby jeśli nie stresowałam się nią, bo wiedziałam, że coś myślałam, że będzie trudniej, ale było strasznie łatwo. Naprawdę to była najłatwiejsza walka. Ja raz dostałam twarz od niej i totalnie ona nic z tej walce nie zrobiła, nie? Więc no, jakby serio, nie stresowałam się tym totalnie. Tak sobie wyszłam po prostu, tak, taki był stres ogólnie, chciałam dobrze wypaść, nie? Bo o to mi chodziło. No i dobrze wypadłam, nie? Tylko mi tutaj ludzie zarzucają, że po co ją tak mocno biłam. Biłam ją po to, bo podpisała umowę i wiedziałam, co się pisze, nie? No. Oczywiście, słuchaj, w momencie, w którym ty powiedziałaś wcześniej, że wybiłaś się na takiej kontrowersji, chciałbym cię spytać o taki temat trochę bardziej związany z życiem codziennym i internetem aktualnie. Czy ty uważasz, że w czasach dzisiejszych ludzie, którzy chcą uderzyć w influencerkę, chcą stać się bardziej rozpoznawalni, czy dzisiaj są w stanie zbudować to tylko na takiej kontrowersji? No mało influencerów się wybija na... Dzisiaj no dużo się wybiło, no ale teraz bardziej każdy się wybija na tej kontrowersji, co nie? Jak tak zauważyłam, że te osoby, które chcą się wybić, to jakieś kontrowersje, bo troszeczkę ode mnie też ściągają tego kontentu i tak dalej. Więc no, bo ja taką jestem osobą, no zaczęłam z grubej rury, co nie? Bo ja mam taki dziwny content, a ludzie też są ode mnie ukraść to. Ale niektórzy też uważają mnie za patologię. Co byś podpiął pod dziwny content? No nie wiem, że po prostu robię sobie live'y, dzwonię na Olixa, tam na Roxe, SX i no dzwonię na różne portale, tak nie wiem, na The Exorcysty i tam cisnę beka, różne rzeczy śmieszne gadam sobie, mi widzowie podsuwają. Dzwoniłaś do Exorcysty? Jak przebiegała ta rozmowa? No nie wiem, no ogólnie pytałam się, dużo razy się pnadniem, coś tam było, dzwoniłam do egzorcysty tam do jakiegoś kościoła w ogóle, dozwoniłam się do jakiejś typiary i mówiłam jej, że się podtarłam i ręcznikiem taty i się boję, że jestem w ciąży z nim, a nie mam z nim ślubu. To są widzów, kurde, prośby, żebym tak powiedziała. No. Oczywiście. I czy ty uważasz, że z takiej kontrowersji i do pozycji, doszłaś do pozycji bycia influencerką, uważasz, że w Polsce aktualnie można się utrzymać i godnie żyć? No, ja żyję super, godnie, naprawdę fajnie. A właśnie ja mam jeszcze jedno pytanie, czy ty planujesz założenie, czy może masz już założone, bo portal jest taki tylko dla fanów, którego ja nie mogę wymówić nazwy, po prostu YouTube zdemotyzuje wywiad. Czy ty planujesz się za to zabrać, czy nie? Wiem jaki portal, tak ten. Tak ten. Fans, tak? Tak, tak. Nie planuję na razie. Nie chcę. Ja nie jestem taka, żeby takie ten. Chciałem jeszcze wrócić do twojej postaci. Czyli ty uważasz się za taką zadymiarę, która dzięki kontrowersjom się przebiła. I czy ty czujesz się w roli zadymiary tak
Szczerze, czy to jest tylko Las Uchita, którą widzimy w internecie, a ty jednak wracasz do tego domu i jest taka niezadymiarska Las Uchita, która jest po prostu spokojna? Czy uważasz, że to jest po prostu wizerunek, czy taka jesteś? No ogólnie tak 50-50, co nie? Bo jakby jestem, na żywo też jestem praktycznie taka sama jak na live'ach i na TikToku, ale w sumie, no nie wiem, no zależy, nie? Dużo co mi mówi, że jestem totalnie inna w internecie niż na żywo, więc no. A czy uważasz swój wizerunek za nieszczery? No wiadomo, że niektóre są pod zasięgi, naciągane i tak dalej, no ale teraz jakby mają przerwę od internetu długą, od internetu, no, ogólnie w ogóle nie udzielałam się, nie robiłam live'ów i tak dalej, więc no teraz będzie coś innego. Teraz czemu postanowiłaś zrobić tą przerwę? No miałam treningi, jakoś mi się nie chciało i tak dalej, chciałam odpocząć po prostu, nie? Czy taka chwila wyciszenia dała ci dobry reset? No, dała mi dobry reset. Pomyślałam sobie dużo rzeczy i tak dalej. Jaki content mam kreować i w ogóle, no. Do jakich refleksji się to skłoniło? Na jaki content teraz postanowiłaś obrać swoją drogę? No właśnie, zobaczycie widzowie niedługo na moim profilu na TikToku. Pewnie mi usuną już, kurde, 6 konto, ale wywalone. Znów bijemy normalnie i będziemy robić live'y. Oczywiście. Ze mną była Las Uchita na drugiej części już Federacji Prime. Pierwsza konferencja. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Trzymaj się. Życzę ci jak najbardziej miłego. Dziękujemy bardzo. Miłego wieczoru. Pozdrawiamy. No,